serdecznie, Hodowców Gołębi Pocztowych. Witamy serdecznie. No, przyjechałem dzisiaj do Grzegorza, bo chcieliśmy przedstawić gołąbki, które wszystkie, jak tam, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, hodowcy, co tam nie oglądali filmiku, może nie wiedzą, wszystkie gołębie od Rafała Passonia, które posiadałem, po prostu ma je teraz Grzegorz, po prostu u siebie. Także, no nie tylko od Rafała Passonia, bo jest to też gołąb, nie Grzegorz? Od Marusza Chłopeckiego, którego kiedyś zakupiłem, wnuk prawnuk Hurikana i wnuk, a to jest wnuk Faraona. No i chcieliśmy też przy okazji przedstawić tego ptaszka. Hurikana to jest gołąb. No, prawnuk Hurikana i wnuk Faraona. No i chciałem powiedzieć, że dzięki temu gołębiowi mieliśmy drugą drużynę na WG Kosakowo w 2021, w 2028 drużynę. A chciałem nadmienić, że jego tak, dwoje dzieci i wnuk, wnuczka. W 2021 jego dziecko było siódme, trzynaste, a wnuczka była 33. I to dało. Później mieliśmy gołębia 38, tam 40, do tego mieliśmy. Lot był bardzo ciężki. Ludzie do dzisiaj, niektórzy nie mają z tego lotu gołębi. No, druga drużyna wtedy była. Także... Naprawdę, gołębie teraz karmione, jedzą teraz, owca i 50% karmione. Teraz po nim pójdą na wspólny gołębnik, ale dostanie on... ja tu wyhodowałem, nawet Grzesiowi to dałem... tego, bez obrączki samiczkę, bo od Pitmana kupiłem gołębie i kupiłem wnuczkę Hurikana i nałączyłem ją na imbreda na Hurikana. No i też na WG córka tej pary latała, ale zginęła na półfinale. No to za blisko było połączone. Ten półfinał był taki w ogóle gówniany, bo można powiedzieć, bo tam połowę gołębi zginęło, gołębie nie miały orientacji. Ale teraz właśnie wyhodowałem tą resztę gołąbków było sprzedanych. Tu tą samiczkę Grzegorz może pokaże, że bez obrączki jest. I typowy imbred Hurikana. Tak. A to jest prawnuk Hurikana. Tak. Ona jest też prawnuczką Hurikana, ale tak, z dwóch stron, także tak, takie doświadczenie się zrobi. I tu hodowcy też będą do nabycia tego gołębie po nim, tak, tylko że na pewno dwa mutki pójdą. Dwa albo cztery pójdą. Dwa, zależy jak ktoś wychowanie. Tak. Bo podłoży gdzieś, to dwa albo cztery pójdą, a później będą do nabycia też, tak samo, nie? No bo coś musimy dać, nie? A tak, tak można powiedzieć, że wszystkie gołębie po tych gołębiach, co to są samczyki same, wszystko jest do nabycia. Także tu, no, jak ktoś zna wyniki Rafała Passonia, no to wie, co to jest za hodowca. Trzeba chyba przedstawiać, jak ktoś nie zna, to może to sprawdzić. Ja tu dzięki tym gołębiom, no, miałem trochę pociechy. Nadmieniam też, że po jednej tu Grzesiu też ma taką jedną parę. Ja w zeszłym roku po niej na WG nie dałem, z przeoszenia w sumie. W 2020 była ósma drużyna. I tutaj Grzegorz, pokaż samczyka. Też ci go kazałem zostawić. Wiesz jakiego? Nakrepianego. On był u mnie lotowany, jak jeszcze lotowałem w tym naszym śmiesznym oddziele. No, powiedzieć, śmieszny. No tak, nie będę Cię opowiadał. I tutaj właśnie on, ten gołąb był lotowany jako młody. W ogóle po tej parze od tego Rafała Passonia, nie? Nie zgubiłem w ogóle gołębi, w ogóle, można powiedzieć. Ani na młode, ani na roczne. Takie gołębi w innym gołębniku to naprawdę. Tak, i po tym gołąbku, ja mówię, Grzegorz, zostawimy go też, bo to jest nie oryginał, tylko po dwóch oryginałach. Tak. Co dostałeś ode mnie? W prezencie dostał Mutka, dał go na WG Super Gołąb w Nowej Soli. Gołąb był czwarty z półfinału. No, nie? To taka jest prawda, nie? No taka prawda, no. Co klasa gołąb, i nie tylko, gołąb, nie tylko, i możesz pokazać jego ojca, on jest taki mniejszy. Nie tylko lecą hodowcy, nie tylko latają gołębie po oryginałach, bo i dalej lecą. Oczywiście. Tych gołębi byłoby więcej, tylko że no po prostu tam hodowcy zakupili te gołębie. No, brata tego gołębia, co miałeś z jednego gniazdka, o, to jest ojciec. To jest ojciec, normalnie. To jest ojciec.
bardzo silne gołębie. To są po gołębiach lotowych. I to są gołębie uniwersalne. Ta mama jego miała chyba dwa razy pod rząd, po 12 konkursów. Tam, jego mama, nie? Tak, tam to są, ja tam wziąłem, przez 2 lata brałem od Rafała, nie? I tam od niego brałem po najlepszych lotnikach i po najlepszych rozpudowcach. Dokładnie tak, no naprawdę. Tutaj Grzegorz na hodowli ma, tam nawet jeszcze może nawet nie wie, tu wnuka Jupitera ma od Vandenpascha, ma też wnuczkę Olimpiki Jeromi od Vandenpascha, z tych gołębi też co Rafał sprowadzał, pasoń. Także, bo Grzegorz tych papierów co prawda chyba nie widział. Nie, raczej. Nie widziałem, bo papiery mnie nie interesują, no. Mnie tylko zawsze interesują pokaż gołębka, wiesz którego? Unikat na Polskę. No, pokaż go. Ja coś powiem o nim. No, tego gołębia mam trochę przez przypadek, bo Rafał Pasoń miał za dużo samczyków. Ja do niego wtedy zadzwoniłem i mówię, słuchaj, ja mówię, masz coś tamtego? On mówi, no mam klasa, mówi, 2 samczyki. I mówi, kurczę, no możesz jednego wziąć. I hodowcy chcę powiedzieć, że to jest unikat na Polskę, bo to jest gołąb podwójny wnuk Angelo. Podwójny wnuk Angelo. I po nim to jest hodowca belgijski, ja teraz nazwiska zapomniałem. To stara, wybitna hodowla tych ptaków. No i właśnie ksiądz skrzyniarz świętej pamięci kiedyś przywiózł z tej hodowli jajko, tak. Bo nie było go stać, żeby zakupić gołębia, bo tam wszystko szło na Chiny. I no i te jajko przywiózł, no i jak po śmierci księdza Rafał Pasoń tego gołąbka po prostu tam od tej rodziny nabył, czy tam to było w ten sposób, że on się opiekował tym i to chyba jakoś sprzedało te gołąbki po śmierci, bo ksiądz skrzyniarz też od niego się zaopatrywał w te gołębie. I to jest od rodziny Kasart. To jest. Tak, stara belgijska hodowla. Ja sprawdzałem hodowcy w Wikipedii, tam w ogóle to takie pstrewy chodzą. No i co chciałem powiedzieć, no 33 gołąb z finału, to właśnie ten samczyk miał córkę tej pary, tego samczyka. I 33 gołąb z finału był po tym kasarcie, nie? To się doczyniło i tak, ten, który samczyk, tak, ale tutaj tak. Jest cała, no dzięki temu chlakowi, no bo było wszystko. A w tym roku pokazały się u mnie też gołębie od Mędrysy Pawła, nie? Bardzo dobrze. Po jednej parze dałem, tam już też wspominałem, tam z kółką, ale mogę dokończyć, że po jednej parze dałem 2 gołąbki i super, nie? Super, to tam z Werkamena się wywodziło i z jednej strony, z drugiej z tego szpaka. I też bardzo fajnie latały, bo on był 5. lotnikiem WG Kosakowo w zeszłym roku i 9. był z finału. Na ten jego brat, czy to była brat, czy siostra, z półfinału po prostu zginęła. Mówię, ten półfinał był taki głupkowaty, nie? Tam każdy go mógł zginąć, ale fajnie się od Pawła pokazały gołębie. Także no, zobaczymy, co będzie w tym roku. Coś tam się z Pawła też włoży. Fajnie gołębie. Tak, to tam jest wnuk gołębia. On chyba był drugim gołębiem w Polsce, ja ten gołąb, nie? Ten gołąb tam latał niesamowicie. Dziadek. Dziadek tego gołębia, nie? No, tego pstrego. Także no mówię, no o każdym gołębiu by to można było dużo mówić. Tak. Nie, że się chwalić, ale dużo mówić. Tak. Tutaj też jest samczyk, jest tam bez obrączki. Tak. No mówię, są oryginały, jest kilka gołębi po oryginałach, gdzie ja wiedziałem, co ma zostać. Tak. Oryginały są wszystkie, nic nie było usuwane, tylko jeden gołąb był po prostu wypuszczony. Poszedł w świat, bo przez 2 lata nie wiedziałem, czy to samica, czy samiec. To był ani nie samica, ani nie samiec. To ani nie gruciało, ani nie, nie. W ogóle pary. Nie. Wiem, ja się zdenerwowałem, Grzesio miał pożyczone i... Wiem, że tu sobie siedział, normalnie się w ogóle ten gołąb nie ruszał nic. No i Grzesio miał wypożyczone i też nic z tego nie zrobił. Ja mówię, nie będę trzymał tego gołębia, wypuściłem tego gołębia, poszedł w świat i on nie latał koło domu, także no gdzieś tam poleciał sobie. Ja taki gołębi nie trzymię, chociaż miał też fajne pochodzenie, ale no. Fajnie,
Jak nic nie szkodzi zrobić tego gołębia, no to się... No nie, no, ja mówię, nie, no. Trudno się mówi, nie, no co mogę hodowcom jeszcze powiedzieć? Mogę powiedzieć, że teraz na... Ciebie... Pokaż tą samiczkę, bez obrączki. Tą samicę? A nie, bo tu nie ma tej samicy, tam jest. A to dobra, to tam nie pójdziemy, to innym razem, nie? No właśnie, bo to są same samice. Bo tu ja Grzesiowi, no mówię, uszykowałem samiczkę, specjalnie bez obrączki, żeby mnie nie pokusiło, bo by mnie ktoś namówił i by pewnie bym odstąpił jakiemuś hodowcy. No mówię, nie obrączkuję tego specjalnie. I przyjechał Grzegorz, zabrał tą samicę. Ja mówię, bierz tą samicę, bo już mówię, też się dopytywali. I ja mówię, i nawet sporo mi chcieli dać za nią, ale no nie no, wszystkie one... Wszystko nie można sprzedać, nie? Wszystko nie, no coś trzeba no, zostawić. Coś trzeba zostawić, ale no mówię to tam po Pitmanach, bo mam trochę tych gołębi tam zakupionych od Rainera Pitmana. Tu chciałem też na tym filmiku strasznie podziękować księdzu Kostorzowi, który przyczynił się po prostu do wymiany gołąbka, którego miałem po prostu od Rainera Pitmana, bo nabyłem gołębia, który po prostu no... Gąbek był młody, no ale po prostu okazał się niepłodny, nie? Z dwoma samicami, z trzema osobno siedział i nic nie było z tego. Nie wiem, no... No i po prostu ksiądz Kostosz, my się zgadali, tego gołębka mi po prostu zawiózł, bo jechał odwiedzić tam Rainera, bo tam bierze kilka gołębi zawsze co roku. I po prostu tego gołębia mi wymienił na innego. Super, super samczyk. Płodzi. Dał mi fajną samiczkę, latała na włóki kasakowo, przypuszczam, żeby nie ten głupi półfinał, to ona no ładnie latała, wiesz? Ona fajnie latała i tylko, że wszyscy mi mówili za blisko, żeś to połączył, nie? No a teraz się zrobi, że się skrzyżuje te gołębie Pitmany w mędrysy, tak się trochę porobi, no a ty tu musisz tak robić, jak tu... Tu sobie zrób zmianę z tego samca, patrz, może jakoś inaczej będzie. Coś to spróbujesz, a mówię, a tutaj, no, no tutaj śmiało można sobie zakupić drużynę na WG, nie? Na WG. Jeszcze no, hodowcy, no też Rafał Pasoń, bardzo ciężki sezon był. Przypuszczam, jakby był łatwy, to może by tego nie zrobił, bo jego gołębie są straszne, twarde, uparte, potrafią dolatywać. No i wygrał ten cały wspólny gołębnik, tak? Tam miał lotniki, miał też i miał najlepszą drużynę, tak? No mi się nie udało, chciałem tego dopowiedzieć, bo miałem 15 drużynę, no była szansa, żeby w 10 się załapać, ale no brakowało jednego gołębia. No i tak się stało i po prostu no jakbym był 3 razy w 10, 3 lata z rzędu, to myślę, wydaje, że to by było fajnie, nie? No i taki cel sobie postanowiłem, ale że nie zrobiłem tego celu, no to trudno, nie? Zobaczymy. Tutaj zobaczymy, bo tutaj Grzegorz w tym roku tutaj będzie wspólnie to wkładać na te wspólne gołębniki, bo to finansowo. Tak, i on tutaj zdecyduje, na jakie to będą gołębniki, bo co prawda trochę tych pieniędzy za więcej. To on będzie decydował. Także no ja już praktycznie no dzisiaj czy no w tym tygodniu tam jeszcze to ogarnę, bo tam są już tam limity tego, ale tam jeszcze... Trzeba powpłacać. No, powpłacać od razu te pieniądze i tego, bo pieniądze są już na to. Pieniądze dałem koledze, także... Tak, pieniądze Grzegorz już dał, także ja też muszę to zrobić, żeby tych pieniędzy nie stracić tak szybko, to muszę je chyba przelać. Ja twoją wulę dałem pieniędzy. No, on dał, także... I wszystko, nie? Także jak ktoś będzie chciał gołąbki, zachęcamy, bo naprawdę, no tylko są wszystkie od Rafała Pasonia i jeden gołąb jest, to jest ten Grzegorz, to jest wnuk Faraona od Mariusza Chłopeckiego, też Mariuszowi bardzo Chłopeckiemu dziękuję za tego ptaka, bo kupiłem od niego tylko jednego. I to w dziesiątkę był. I co chciałem powiedzieć jeszcze, nie? Że te gołębie też w oddziale nie były do zgubienia, nie? Grzegorz też miałeś po nim, nie? To było nie do zgubienia, nie? Szkoda w ogóle gadać. Nie będę się wypowiadał na te gołębie, bo naprawdę... Nie dbałeś w ogóle wtedy. Uparte gołębie nie są... Strasznie uparte gołębie. Tak. I to jest bardzo dobra cecha gołębi. No mówię, no... Nie dbał wtedy, bo się tam załamiał. Miał tam życiową jakąś tam wpadkę, jakieś głupie sytuacje. Tak. Nie dbał, bo wiem o tym. Dawał te gołębie, żeby się ich pozbyć. Niestety dzieci... Tego gołębia nie dało się pozbyć. Nie dało się pozbyć, one po prostu... Później były sprzedane. Tak.
4 czy 3 czy 4 były sprzedane. No. Także wszystko, no, no po prostu, no i na WG takie gołębie się pokazują, takie gołębie się daje, tak? Ja jeszcze muszę powiedzieć, i tu jest, że... i tu jest ten goł właśnie, co ci dałem, akurat tu jest, co ci dałem, te dziecko, co czwarte było, nie rodzeństwo, ja ci dałem syna. Syna tego gołębia? Tak. No to jest ślepi, no to ja ci dałem syna, czyli wnuka tego nakrapianego, ja ci dałem syna. I tego gołębia właśnie zostawiłem, też tobie przekazałem go. Tak. Nie wiem, jak to tam połączyć. Tak. Ja tam się nawet nie mam za bardzo też tam czasu, tam tutaj Grzegorz, niech to połączy, jak tu chce. Nieraz przypadek rządzi wszystkim, nie? No, też przypadek był, że tego gołębia nabyłem w Centrum Odbawiania Chłopieckiego, bo go przez kolegę nabywałem. I to ja mówię, weź skocz do Mariusza, tam się lepiej znacie, nie? To spytaj go się, czy by tego, nie? No i poszedł, załatwił gołębia, no i taki, no, Krzysztof, taki Krzysztof, będzie wiedział, kogo mówię. No i też chciałem mu podziękować, no, szał w dziesiątkę, także nieraz przypadek rządzi losem, nie? Nieraz człowiek weźmie długopis, kartkę, ten zeszyt, siedzi miesiąc i nic z tego nie ma, nie? Przeciętne gołębie są. Ja na przykład od mędrysy, nie? No połączyłem to parę, nie? Razem, nie? Mówię, a tam, nie? Mówię, co tam, nie, tam tego, nie, będę tam jakieś krzyżówki robił, złączę to razem, mówię, siup, nie. No i dałem dwa ciemne i rewelacja, nie. Paweł zadowolony, bo dzwoniłem do niego, powiedziałem mu prawdę, jaka jest, zadowolony. Gołąb został sprzedany bodajże za 2200 na aukcji. Mam zdjęcie w telefonie tego gołębia, ciemnym z białymi lotkami był z trzema. I ja sprzedałem samicę też taką ciemną komuś tam. Tak, ktoś to wziął. Nie? Ktoś wziął, ale nie pamiętam kto, bo ja mówię, tak. Człowiek nie ma, trochę ma na głowie i nie ma po prostu pamięci, a ktoś wziął. Będzie na pewno zadowolony w ogóle z tych gołębi, co wzięli, bo jeszcze wzięli im bredy z tego szpaka, nie? Dokładnie. To będą zadowoleni na pewno, bo te połączenie, co ja zrobiłem, to jeszcze jest lepsze połączenie, które ja nabyłem, nie? Tak, dokładnie. No. Myśmy niebieskie zostawili, Grzegorz, bo tych niebieskich nie jeszcze, bo nikt nie wierzył, nie? No, nikt nie wierzy, bo trzy niebieskie są zostawione, nie? Kto ci uwierzy? Po dwóch szpakach, nie? Ja dzwonię do Pawła, mówię, nie? Paweł mówi, ty się jedno ciesz, nie? On mówi, ktoś tam wziął ze szpaka niebieską samicę, cały gołębnik oparł. Po tej samicce, nie? Także telefon Grzegorza, nie będziemy przedłużać, hodowców nudzić, tutaj zanudzać. 789-495-670. Pozdrawiamy, można sobie po prostu. No teraz Grzegorz będzie łączył, jak będzie chciał, a później może to można to przeparować w jakieś tam pokrewieństwo, czy to ktoś będzie chciał, to można połączyć, nie? Inaczej, nie? Ja muszę wychodzić, bo ja mam zakaz pochodzenia. Koniec lutego będą gołębie łączone w pary, także pozdrawiamy wszystkich hodowców, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, miłej niedzieli i na pewno film ukaże się pod wieczór. Także pozdrawiamy wszystkich.